teraz mówię do was. Prorocy, którzy jesteście w różnych wspólnotach chrześcijańskich. Jeżeli twój urząd został potwierdzony przez Boga i przez ciało Chrystusa, w którym funkcjonujesz, to nie bój się dzielić z twoim przywódcą twoimi duchowymi wrażeniami. Bóg cię po to postawił w tym miejscu, abyś dzielił się z przywódcą tym, co widzisz, tym, co słyszysz, tym, co przeżywasz. Współpracuj z nim. Nie obawiaj się, że nie wysłucha tego, co masz do powiedzenia. Rób to, co należy.